Witam bardzo mocno wszystkich, którzy oglądają to wideo i pewnie dziwią się, co to wideo i dlaczego, o czym będzie. Będzie o elementach gry na trąbce i o moich doświadczeniach z tym związanych. Po kilkunastu latach na polskim rynku muzycznym pojechałem na kilka lat za granicę i tam też rozpocząłem właśnie tego typu działalność, to znaczy nagrywanie krótkich wideo, jeżdżenia warsztaty i tutaj absolutna nowość polega na tym, że te warsztaty prowadzone dla młodych i starszych również odbywają się co miesiąc cyklicznie w różnych miastach, czyli ja jeżdżę do studentów i spotykam się cyklicznie z tymi samymi studentami na prywatnych zajęciach, co pozwala nam głównie na kontrolę tego, jakie są postępy w nauczaniu, czy tam w doskonaleniu. W każdym razie to robiłem w Nowej Zelandii z dużym sukcesem. Zauważyłem, że dzieci bardzo dobrze, dzieci, młodzież, starsi reagują na tego typu właśnie spotkania comiesięczne i postanowiłem tą tradycję przenieść do Polski. To właśnie wideo i ten cykl tych wideo będzie przedstawiało moje podejście do grania na trąbce, do tego, co o tym myślę, jak podchodzę do poszczególnych zagadnień, tak żeby każdy, kto ewentualnie zdecyduje się na udział w warsztatach, czy to jednorazowo, czy to cyklicznie, żeby wiedział, że moje podejście jest takie, a nie inne, żeby był świadomy tego, co jaka jest moja filozofia grania na trąbce. Dzisiaj będzie pierwsze takie wideo, dotyczyć będzie ono oddechu. Zapraszam. Tak więc oddech. Mówi się, że to najważniejszy element gry na instrumentach dętych i owszem, prawdopodobnie jest najważniejsza rzecz, od której na pewno trzeba zacząć. I wszyscy wiemy o różnych metodach, różnych ćwiczeniach i tak dalej. I o tym wszystkim, albo o większości z tych rzeczy ja oczywiście mówię szerzej na warsztatach. Natomiast co jest moim celem również na tych warsztatach, jest to, że staram się wyjaśnić i przybliżyć pewne teorie, które są dosyć niejasne. Na przykład takie jak granie non-press, jakie jest zatęcie, takie typu rzeczy, których jakby młodzież, czy tam grający na instrumentach, nie są do końca pewni. Wydaje mi się, że oddech również jest takim elementem, którego nie do końca jesteśmy świadomi i pewni. I takie ciekawe spostrzeżenie moje z młodości, kiedy byłem młodszy, wszyscy, może nie wszyscy w klasie, ale większość nauczycieli, jeżeli dobrze pamiętam, mówili o tak zwanym ćwiczeniu pieska. No więc wszyscy się z tego ćwiczenia trochę śmiali i nie było to dosyć jasne. Ja po latach, właściwie już kilkudziesięciu, postanowiłem to ćwiczenie troszeczkę jakby zdiagnozować i rozszyfrować. Ćwiczenie okazuje się genialne. Genialne, jeżeli się wie, jak ćwiczyć i po co to ćwiczenie jest. Także w zasadzie większość rzeczy, których ja uczę, staram się przedstawiać, co ćwiczyć, jak ćwiczyć, no i po co, w sensie, co to ćwiczenie nam da, jeżeli będziemy ćwiczyć prawidłowo i systematycznie. I to ćwiczenie jest dosyć ciekawe. Polega ono na tym, że próbujemy oddychać tak jak pies, jak piesek. Pies oddycha przeponą. Dlatego my próbujemy, naśladując psa, użyć swojej przepony, bo wszyscy mówią, oddychanie powinno być wspomagane przeponą. I to jest oczywista sytuacja, natomiast często jest tak, że za bardzo uczniowie lub grający już nie potrafią jakby tej przepony do końca umiejscowić i nie potrafią jakby jej wyłowić, wyeksponować, czyli jakby dobrze jej używać. Starają się poruszać całym brzuchem,
różnymi innymi mięśniami zupełnie niepotrzebnymi, nie wiedząc jak tą przeponę po prostu jakby wyłuskać z tych całych, z organizmu naszego, ze wszystkich mięśni, które mamy w tym miejscu, gdzie przepona jest. I tenże piesek doskonale się do tego nadaje. Nie jest to ćwiczenie oddechu na trąbce, natomiast świetnie potrafi jakby wyizolować przeponę, znaleźć ją we własnym organizmie, po to, żeby potem można było świadomie tej przepony używać. Czyli ćwiczenie pieska nam tą przeponę zlokalizuje, po to, żebyśmy mogli to jakby zasejwować, zapamiętać, gdzie ona jest, jak ona działa i pozwolić jej pracować coraz lepiej w miarę z ćwiczeniami, ale już świadomie, gdzie ona jest. Po prostu jest tu, odnajdujemy ją i wtedy możemy nad nią pracować. Myślę, że każdemu się przyda. Mi się bardzo przydało. I tak jak mówię, dopiero po latach to ćwiczenie przeanalizowałem dosyć dokładnie i dotarło do mnie, jak ważne ono jest, ale to też ważne jest, jak je ćwiczyć. Ja pokażę mniej więcej, na czym sprawa polega. Więc staramy się ćwiczyć przeponą, wywołać coś takiego jak taki oddech jak pies. Dzięki temu tą przeponę rozluźnimy, bo pies oddycha dosyć szybko, mniej więcej w ten sposób. I tylko jeśli rozluźnimy tą przeponę, to możemy uzyskać tak szybki, rytmiczny, tak szybką rytmiczną pracę. Czyli staramy się, żeby ten oddech był taki szybki, tak jak piesek, i wtedy widzimy, jak pracuje i co pracuje, a pracuje przepona. I staramy się ją wyizolować, myśląc o tym, jak ona działa i pracować tylko przeponą. Czyli staramy się bardzo szybko, bo tylko wtedy, kiedy ona będzie luźna, my możemy szybko to wykonać. I tutaj jest cały jakby clue sprawy, że jeżeli cokolwiek będziemy napinać niepotrzebnego, to nie uda nam się tak szybko tą przeponą pracować. Więc to jest sposób na uruchomienie tylko i wyłącznie przepony i jakby wyłuskanie z tego całego, z tej całej masy mięśni, które mamy mimo wszystko w tym miejscu, w naszym ciele. Czyli jeszcze raz. I teraz ja będę starał się pokazać, jak to całe ćwiczenie w efekcie powinno wyglądać, jak czym się to powinno jakby skończyć. Czyli zaczynam od bardzo szybkiego i zobaczycie, co się wydarzy. Ta przepona, która nam jest potrzebna do grania na trąbce, czyli ja zwolniłem tą przeponę coraz wolniej, ale tak samo luźną, jak była przy tym bardzo szybkim, bo ona musi być luźna, inaczej nie da się szybko. W związku z tym ona była luźna, ja ją tylko zwolniłem i taką przeponę właśnie luźną, która pracuje w ten sposób, tej przepony należy używać do grania na instrumentach dętych blaszanych, pewnie nie tylko, to znaczy na wszystkich instrumentach dętych pewnie trzeba je używać, ale na pewno w ten sposób, czyli ćwiczenie pieska, jeszcze raz, żeby była jasność, nie ćwiczymy tego pieska po to, żeby potem tak grać na trąbce, nie, tylko żeby odizolować jakby myślenie o przeponie, żeby ją sobie uaktywnić, żeby wiedzieć, gdzie ona jest i żeby potem przy wolnym oddychaniu, swobodnym, tym lekkim, który nam jest potrzebny na trąbce, lekkim w sensie, że tylko przepona, to wtedy używamy tej przepony, którą rozpoznajemy przy użyciu pieska. Czyli jeszcze raz, ja teraz się postaram jeszcze taką troszeczkę trudniejszą wersję, czyli od wolnego do szybkiego, do wolnego. To pozwoli nam na sprawdzenie, czy ta przepona, aby ta od początku jest dobra, w sensie tylko przepona i czy przy szybkim nam się to wszystko sprawdzi. Spróbujemy.
z bardzo wysokim prawdopodobieństwem. Do tego ostatniego dźwięku oddech był naprawdę przeponowy, naprawdę przepona pracowała świetnie, przynajmniej tak mi się wydaje. I ten piesek, to śmieszne ćwiczenie, pozwala właśnie na to, żeby sobie tą przeponę zobaczyć, gdzie ona jest, jak ona działa. Na początku pewnie będzie trochę problemów. Jest też cała masa osób, które tego ćwiczenia nie wykonywali nigdy i może nigdy nie wykonają, a świetnie grają na instrumencie dętym blaszanym. To nie znaczy, że jak ktoś takiego ćwiczenia nie potrafi wykonać. To jest ćwiczenie, które jedynie potrafi skorygować pracę przepony, wyłowić ją z całej grupy mięśni brzucha, jakby wyłuszczyć, żeby każdy miał świadomość, gdzie ona jest i żeby mógł podjąć pracę nad przeponą. Czyli taki rodzaj testu, rodzaj sprawdzenia, gdzie ta przepona, jak i z jaką siłą, z jakim luzem, bo tak naprawdę trzeba doprowadzić do tego, żeby ona była dosyć luźna, żeby mogła tak szybciutko działać. I no, to w zasadzie na temat ćwiczenia pieska, które jest niesamowicie zabawne, ale tak jak mówię, po latach przeanalizowałem, o co chodzi z tym pieskiem i sprawdza się. To znaczy, tak jak mówię, samo ćwiczenie nie spowoduje, że ktoś będzie świetnie grał, ale pomoże to zlokalizować przeponę i popracować nad nią i uzyskać luz, czyli tą luźną, w sensie luz poruszania się przepony, żeby żadne inne mięśnie nie były napięte tutaj gdzieś w okolicy brzucha, żeby ta przepona mogła nam pomagać w ciśnieniu powietrza, które de facto jest wydychane z płuc, czyli bardzo ważna rzecz, przepona i oddech, piesek, śmieszny, ale prawdziwy. Oczywiście elementów oddechu jest jest troszkę więcej i sam oddech w całości jest zupełnie inny, to nie jest tylko piesek, ale o tym szerzej oczywiście na warsztatach, na które mocno i serdecznie zapraszam.